poznaniu.pl. Poznań w minutę. Jerzy Zięba przegrał w sądzie z poznańskim wydawnictwem medycznym Termedia. Sąd apelacyjny w Poznaniu nie tylko oddalił powództwo, ale także zasądził koszty zastępstwa procesowego na rzecz wydawnictwa. Decyzja jest prawomocna. Z końcem stycznia ruszy budowa wiaduktów, dzięki którym znikną przejazdy kolejowe na ulicach Lutyckiej i Golęcińskiej. Zmiany w ruchu rozpoczną się od wprowadzenia czasowej organizacji ruchu w tym rejonie i obowiązywać będą od 30 stycznia. W Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu po kilku latach przerwy ponownie będzie możliwy przeszczep płuc. Poznań w ten sposób dołączył do 6 innych ośrodków w Polsce, które już przeprowadzają tego rodzaju skomplikowane operacje. Strażnicy miejscy i społecznicy posprzątali bunkier w parku Karola Marcinkowskiego. Zadanie było trudne z powodu braku oświetlenia i dużego zapylenia. Z podziemi usunięto około 400 kg śmieci, które zabrali pracownicy Zakładu Zagospodarowania Odpadów.